Otwórz niebiosa swe nad nami, usłysz tęsknoty naszej pieśni. W dolinę zeschłych kości przyjdzie żywcze tchnienie. Niech życiodajny spłynie deszcz. Wołamy, niechaj zstąpi duch Twój. Wołamy, przyjdź królestwo Twe. Może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, ale czekamy na ten dzień. Wołamy, przyjdź. Ty mnie
otwórz niebiosa swe nad nami. Usłysz tęsknoty naszej pieśni. W dolinę zeschłych kości przyjdź ożywcze tchnienie. Niech życiodajny spłynie deszcz. Wołamy, niechaj stąpi duch Twój. Wołamy, przyjdź królestwo Twe. Może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, ale czekamy na ten dzień. Wołamy, przyjdź. Yeah.
imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus mówi, gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jesteśmy w czasie pomiędzy wniebowstąpieniem Pana Jezusa a zesłaniem Ducha Świętego. I nie wiem skąd, ale wiedziałem, że jeśli przed transmisją dam dziś pieść trzeciej godziny dnia, przyjdzie jak deszcz, to będzie dziś padało, ale ta woda nam dziś jest potrzebna również do zrozumienia tekstu kazalnego. Dlatego gorąco, serdecznie witam Was w ten deszczowy, trochę ponury poranek, ale myślę, że rozweselimy się śpiewając nasze pieśni na chwałę Bogu. Zaśpiewajmy pierwszą z nich. Świąteczny nam zawitał dzień, blask słońca stłoszył nocny cień i lud się garnie wkoło, by hymn dziękczynny Boże wznieść na chwałę Tobie i na cześć. Zanućmy pieśń wesołą, z Bogiem, z czołem ukorzonym przed Twym tronem, zbór Twój cały. Ciebie wielbi pieśnią chwały. Stąd Święty nawiedź nas, urocza cisza niechaj wraz w świątyni Twej zagości. Błądzących oświeć światłem swym, wątpiących otwierdź słowem swym. Prawdziwej pobożności wierzę, szczerze i z zapałem w życiu całym pójdzie śladem za Twym, Jezu, nasz przykład. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, Alleluja. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie, Alleluja. Pan światłością moją i zbawieniem moim, Alleluja. Kogóż bać się będę, Alleluja. Pan ochroną życia mego, Alleluja. Kogóż mam się lękać, Alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. Kyrie eleisone. Zmiłuj się, Kyrie
wysokościach. Na wysokościach Bogu cześć i dzięki łasce Jego. Już nam nie może zguby nieść moc i potęga złego. Upodobanie Bóg w nas ma i pokój już bez przerwy trwa. Baśń wszelka się skończyła. Módlmy się. Łaskawy, pełen dobroci Panie nasz i Boże, stajemy dziś przed Tobą jako dawcą dobrych, wspaniałych rzeczy i chcemy przynieść dziękczynienie za to wszystko, co wydarzyło się w minionym tygodniu w naszym życiu. Za to, że mogliśmy pracować, za to, że mogliśmy służyć, za to, że mogliśmy mieć z Tobą relacje. Przyjmij teraz nasze dziękczynienie i uwielbienie w tej godzinie, gdy spotykamy się jako żywy Kościół we wspólnocie, aby Ciebie błogosławić i słuchać Twojego słowa. A Ty nam, Panie, również pobłogosław. Amen. Pan niech będzie z Wami. I z duchem Twoim. Posłuchajcie słów księgi proroka Jeremiasza, gdzie w 31 rozdziale tak czytamy. Słuchajcie słowa Pana narody, ogłaszajcie na dalekich wyspach, mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie strzegł, jak pasterz swoje stado. Pan bowiem wyzwolił Jakuba, wykupił go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą radośnie wykrzykiwać na wysokim Syjonie, rozpromienią się z powodu dobroci Pana. Zboża, moszczu, oliwy, owiec i bydła. Ich życie będzie jak nawodniony ogród. Nigdy już więcej nie podupadnie. Wtedy dziewica będzie radośnie tańczyć razem z młodzieńcami i starcami. Ich żałobę zamienię w radość. Pocieszę ich i rozweselę po smutku. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Alleluja, alleluja, alleluja. A w liście do Efezjan w 3 rozdziale w wersetach od 14 do 20 czytamy. Dlatego padam na kolana przed Ojcem, od którego każda ojczyzna w niebiosach i na ziemi bierze swoją nazwę, żeby obdarzył was według bogactwa swojej chwały, aby przez Jego Ducha został umocniony wewnętrzny człowiek i przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zostali zakorzenieni w miłości i zbudowani na jej fundamencie, abyście byli w stanie pojąć wraz z wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznali tę przewyższającą wszelkie poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali napełnieni całkowitą pełnią Boga. Temu zaś, który z mocą działa w was, może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub co zdołamy sobie wyobrazić. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Błogosławieni są ci, którzy słuchają i strzegą słów Pisma. Alleluja. 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 Złożę
połączeni z całym Kościołem Chrystusa na ziemi, wyznajmy wspólnie naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Co mu niesiesz, pęki pan.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Dziś tylko trzy wersety wyjęte z Ewangelii Jana z 7 rozdziału. To wersety 37, 38 i 39. Posłuchajcie uważnie. W ostatnim zaś najważniejszym dniu święta Jezus stanął i zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Dobry nasz Boże, dziękujemy Ci za to słowo Jezusa. Pozwól nam je zrozumieć w wielu kontekstach, ale przede wszystkim pozwól je nam zrozumieć jako potrzebę dla naszego życia, aby z naszych serc popłynęły strumienie wody życia dla innych. Amen. Moi drodzy, z pozoru bardzo prosty tekst i można by go było szybko zinterpretować i zakończyć to słowo, które chcę wam dziś powiedzieć, ale pomimo tego, że są tylko trzy wersety, dziś będzie troszeczkę dłużej i chciałbym, żebyście się skupili, bo mniej więcej każde zdanie będzie miało znaczenie dla finalnego zrozumienia naszego dzisiejszego tekstu. Po pierwsze, musimy przenieść się geograficznie i wyobrazić sobie Izrael. To już chyba dosyć łatwo nam przychodzi. W większości, nie całe, ale w większości państwo pustynne mające dosyć duży kłopot z wodą. Temperatury, które panują przez większą część roku, to temperatury bardzo wysokie. Więc jesteśmy w stanie sobie uświadomić, czy przedstawić, wyobrazić miejsce, w którym się teraz znajdujemy. I teraz druga rzecz, którą troszeczkę trudniej nam przyjdzie dziś wykonać, to rys historyczny. Tutaj na samym początku czytamy: w ostatnim zaś najważniejszym dniu święta Jezus stanął i zawołał. No i jakie to było święto? O tym święcie dosyć rzadko mówimy. To święto rozpoczyna się praktycznie na początku 7 rozdziału Ewangelii Jana. Zachęcam was do tego, żebyście przeczytali cały ten rozdział, bo wtedy może jeszcze więcej rzeczy wyjaśni się wam i jeszcze więcej rzeczy będziecie potrafili, moi drodzy, zrozumieć. A więc historia. Mamy do czynienia dziś z świętem Sukkot, świętem namiotów, jak tłumaczy nasze wydanie ekumeniczne Pisma Świętego, ale myślę, że dla nas bardziej bliższe sercu i lepsze do wyobrażenia będzie druga nazwa tego święta, święto szałasów. Święto Sukkot, święto szałasów obchodzono na pamiątkę wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu i na pamiątkę tej 40-letniej wędrówki po pustyni, gdzie mieszkano w szałasach, gdzie mieszkano właśnie w namiotach. I w końcowym studium tego rozwoju, tego święta w Starym Testamencie stało się ono takim świętem agrarnym, ale później zyskało również sens religijny. Było to wspomnienie historycznego wydarzenia wędrówki przez pustynię i doświadczenia w czasie tej wędrówki Bożej opieki. Ze świętem Sukkot spotykamy się także w Nowym Testamencie, między innymi w naszym dzisiejszym tekście, i to w bardzo istotnych wydarzeniach, w teologicznych przesłaniach, które mają charakter dotyczący życia wiecznego. Ezechiel w 45 rozdziale, 25 wersecie pisze: w miesiącu zaś 7 dnia, dnia 15 tegoż miesiąca z powodu święta ofiaruję to samo w ciągu 7 dni, jak również ofiarę przebłagalną, całopalenie, ofiarę z pokarmów i oliwę. I to święto odbywało się właśnie na dwóch płaszczyznach, obchodzone było na dwóch płaszczyznach, jako święto tego cyklu rolniczego, które rozpoczynało święto Paschy, wiosna, i Sukkot, które kończyło ten cykl zbioru, cykl pracy rolników. Ale też je odbywało się na płaszczyźnie teologicznej, bo święto Paschy jako inicjujące działanie Boga, wyprowadzające z niewoli, i dopełnienie tego
święto właśnie Sukot, namiotów, jako działanie Boga opiekującego się swoim narodem. Zachariasz mówi, wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi, Panu Zastępów i obchodzić święto namiotów. I Jerozolima stanie się wtedy domem modlitwy dla wszystkich narodów. Mamy do czynienia w święcie Sukot, święcie namiotów, święcie szałasów z dwoma takimi wyobrażeniami. Pierwsze to wyobrażenie światła. Zachariasz mówi, przyjdzie Jahwe i Bóg z nim, wszyscy święci. I wypowiedź proroka ukazuje nam nową rzeczywistość w nowej ziemi, rozświetlonej stałym światłem dnia oraz właśnie wody. I do tego nawiązuje nasz dzisiejszy też tekst. To jest drugi istotny element tego święta, pokazany jako strumienie wód, które wypływają z Jerozolimy. Mamy też do czynienia w trakcie obchodzenia tego święta, gdy kapłani to święto obchodzili na dziedzińcu świątyni, z wypełnianiem naczyń do ofiarniczego wylewania wina i wody. Przyjście do Jerozolimy miało znaczenie zbawienia. Było dniem, chwilą, w którym dziękowano Bogu za to, że Bóg zbawi. I łączyło się to z powszechnym nawróceniem narodów do Boga, którego czci się wyłącznie w Jerozolimie. O tym pisze Zachariasz w 14 rozdziale. Albowiem wyłącznie od tego Boga, któremu cześć oddaje się w Jerozolimie, w święto Sukot, zależy urodzaj ziemi i możliwość życia. A te z ludów ziemi, które nie pośpieszą do Jerozolimy oddać pokłonu Królowi, Panu Zastępów, będą pozbawione deszczu i doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód święta namiotów. Ta woda jest jednym z najważniejszych elementów oprócz światła, ale właśnie to woda, na niej postawiony jest punkt ciężkości i szczególny akcent, który dziś wypowiada również Pan Jezus. Woda jest tym szczególnym elementem obchodzenia tego święta, bo ta woda nawiązuje do przedstawienia Bożego błogosławieństwa w postaci opadów deszczu u początku pobytu Izraelitów w ziemi Kanaan. Przed rozpoczęciem tego święta pouczano cały lud, który był zgromadzony na dziedzińcu świątyni, o tej funkcji, przywołując teksty święte do niej się odnoszące. A w okresie biblijnym, kiedy istniała świątynia, przynoszono do niej wodę z sadzawki Syloe, wnosząc ją przez bramę tak zwaną wodną. Syloe, znowu kolejny symbol, który gdzieś pojawia się na naszej drodze myślenia i rozumienia tego tekstu, do którego chcemy za chwilę dotrzeć. Syloe, kojarzymy tę sadzawkę, miejsce, z której czerpano wodę, ale też przy jej brzegach siedzieli chorzy, czyli uzdrowienie. Woda, która daje uzdrowienie. I to właśnie ostatniego dnia, siódmego dnia, bo przez 7 dni obchodzono święto Sukot, święto namiotów. W trakcie, gdy wylewana jest woda na ołtarz przez kapłanów, wszyscy zostali pouczeni o znaczeniu i wartości tej wody, ale też i przypomniano historię, dla której obchodzi się to święto. Pan Jezus staje i mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jak odebralibyśmy sytuację, w której jesteśmy i obchodzimy to święto i nagle człowiek już trochę znany, bo Jezus ma już za sobą jakiś czas nauczania, spotkania z ludźmi, wstaje i mówi: pójdźcie do mnie, ja wam dam napić się i nie będziecie pragnęli. Przyjdźcie do mnie. Jezus w to święto chce Izraelczykom uświadomić, a również i nam, że troszczy się o nas i chce nas napoić. Jest Bogiem, Synem Boga, który zaopatruje. Wcześniej, w 6 rozdziale, Jezus o sobie mówi: ja jestem światłością świata, a teraz w 7 rozdziale: ja jestem wodą życia. Jezus jak gdyby nadaje po raz kolejny,
nowy sens dla tych świąt, religijnych świąt, które obchodzili Izraelici, przez to dając nam nowy sens do obchodzenia naszych świąt. Zobaczcie, święto Paschy, które rozpoczyna się Wielki Czwartek, ofiara składana z baranka na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Jezus nadaje nowy sens temu świętu. Jezus mówi, bierzcie, jedzcie, to jest chleb, ciało moje, to jest wino, krew moja, za was wydane na odpuszczenie grzechów, żebyście mogli wyjść z niewoli grzechu. A teraz święto Sukot. Jezus mówi, dobrze, że dziękujecie Bogu w swojej religijności za to, że Bóg was zaopatrywał, że Bóg się o was troszczył, że był waszą światłością i też daje wam wodę do życia w tych ciężkich warunkach, w których żyjemy tutaj, w tym miejscu w Izraelu. Ale to teraz ja nadaję sens nowy temu świętu. Będziecie pili wodę życia, jeśli pójdziecie za mną i jeśli uwierzycie. Jezus mówi, pójdźcie do mnie, niech ktoś przyjdzie do mnie, jeśli pragnie i niech pije. Pójdźcie do mnie, jeżeli jesteście zmęczeni, brakuje wam sił. Nie potraficie działać, pomimo tego, że pracujecie z taką samą wydajnością jak do tej pory, to nie potraficie z tego czerpać, nie potraficie z tego czerpać satysfakcji i zadowolenia. Pójdźcie do mnie, jeśli jesteście wypaleni. Jeżeli czujecie się, że wasze życie, czy wasze może nawet ciało zostało tak wypalone i jest suche, jak ziemia, która jest spękana, która potrzebuje wody. Ja was nawilżę, mówi Jezus. Ja wam dam wodę życia po to, abyście odżyli, po to, abyście znowu byli efektywni, po to, abyście znowu potrafili w pełni energii żyć i działać. Może rozpocznę was nowe zadanie. Niekoniecznie musicie kontynuować i działać ciągle na tej płaszczyźnie i w tym miejscu, w którym jesteście. Ale musicie przyjść do mnie i mi to zakomunikować. Musicie powiedzieć, Jezu, ja pragnę. Ja potrzebuję nasycenia. Ja potrzebuję nawilżenia. Ja potrzebuję, aby to spękane, to co we mnie spękane i suche, co nie przynosi żadnych efektów w tej chwili, stało się na nowo życiem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy odczuwacie pustkę. No moi drodzy, wszyscy jakoś działamy, próbujemy pracować, próbujemy żyć w naszych rodzinach, a jednak często zdarza się nam, że czujemy wewnętrzną pustkę, że czujemy, że nie daje nam to satysfakcji, że nie jesteśmy zadowoleni. Robimy tak, bo zawsze tak się działo i do tego zostaliśmy też wychowani, do tego zostaliśmy nauczeni, ale tak do końca nie widzimy sensu naszego działania. Jeśli do tego dochodzą jeszcze jakieś porażki wychowawcze, porażki, których doświadczamy w zakładach pracy, gdy to, co planujemy również my jako w Kościele, jako Kościół, nie przynosi efektów i nie widzimy owoców tych działań, które zainwestowaliśmy i które przedsięwzięliśmy, no to wtedy pytamy się, po co to było i pojawia się właśnie ta pustka. Dlaczego tak jest? No bo skupiamy się przede wszystkim najczęściej na tym, co materialne. I nas najbardziej cieszą te materialne efekty tego wszystkiego, w co wkładamy naszą pracę i nasze działania, prawda? Chcielibyśmy, żeby one były w konkretnych wymiarach widoczne dla naszych oczu, odczuwalne może nawet dla naszych portfeli. A tak się nie dzieje, jest pustka. Dlaczego tak jest? No bo brakuje tego, co duchowe. Można przeżywać święto Paschy, przyjść, zjeść, spożyć baranka, zakwaszony chleb, chleb bez zakwasu i przeżyć w ten sposób to święto. A można spotkać się z tym, który daje życie i który wyzwala z niewoli grzechu. Można przeżyć święto szałasów, święto namiotów, polewając wodą ołtarz, mówiąc o znaczeniu tej wody, ale można wyjść po tym święcie i być dalej niesamowicie spragnionym, bo nie otrzymało się duchowego przekazu tego święta. Nie otrzymało się tego, co materialne by wzmocniło i sprawiło, że człowiek odczuje satysfakcję. Ta pustka zostanie
wypełniona, wyrównana. To, co suche, zostanie nawilżone. Tam, gdzie było zmęczenie, pojawi się radość z życia i nowe siły do tego, żeby funkcjonować. My często działamy i funkcjonujemy tak, jak działa przyroda. Zobaczcie, że wszystkie strumienie i wszystkie rzeki wpływają do morza. Prawda? Jest tak? Raczej tak. A to może nigdy nie przebiera. To może nigdy nie wychodzi poza swoje granice. Tak to Pan Bóg ustawił. Ale jeśli chodzi o nas, jest zupełnie odwrotna sytuacja. Jeśli popłyną do nas źródła wody życia od Jezusa Chrystusa i Jego światłość, to będziemy potrafili pokonywać swoje granice i będziemy potrafili wylewać na innych to, co otrzymaliśmy w nadmiarze. Po to, żeby właśnie podnieść tych, którzy są zmęczeni, którzy odczuwają pustkę, którzy są zniechęceni, którzy są wypaleni. Po to, żeby Kościół potrafił poprzez swoje działanie wylewać się na zewnątrz, a nie ograniczał tylko i wyłącznie się do własnych murów i do własnych granic administracyjnych. Po to, aby potrafił pójść i stanąć, a Kościół to myślę o nas wszystkich, pójść i stanąć przed innymi i powiedzieć, wiesz co, otrzymałem w obfitości, mam tego aż za dużo, chcę, żeby wylało się to na ciebie. Nie przeżywajmy tylko i wyłącznie materialnych darów, które Bóg nam daje i za nie tylko nie dziękujmy. Szukajmy tych, które są duchowymi darami, które w połączeniu z tym, co materialne, dają nam pełnię i potrafią nam satysfakcji przeżywać to, co Bóg dla nas przygotował. Bo wy zaś, mówi Izajasz, z weselem będziecie czerpać wodę ze źródła zbawienia. Będziecie z weselem czerpać wodę ze źródła zbawienia, a nie, jak to powiedział jeden z duchownych, nie z naszego kościoła, będziecie niedzielnymi smutasami. Pomimo tego, że słyszycie wieść, radosną wieść o zbawieniu, radosną wieść o tym, że Bóg Jezus chce was napełnić, nas napełnić wodą życia, jesteśmy ciągle smutni, poważni, nie potrafimy cieszyć się z tego, co od Boga otrzymujemy. Do tej pory w święto Sukot, święto namiotów, to ludzie budowali te namioty i to po dzień dzisiejszy to święto obchodzone jest w Izraelu. Już nie wszyscy wychodzą gdzieś na zewnątrz, nie wszyscy mają możliwość pójścia na pustynię i tam spędzenia ze swoją rodziną tego tygodnia, ale wielu Izraelitów, którzy przestrzegają tego nakazu mieszkania w namiocie, buduje takie szałasy na swoich balkonach, jeśli mieszkają w domach, czy na tarasach, w ogródkach, po to, żeby właśnie przypominać o tym, co się wydarzyło i uczyć historii. Bez nauczenia się historii, bez poznania tych podstaw, korzeni, ta nasza duchowość nie będzie pełna, będzie ograbiona z pewnych faktów i dlatego my też dziś z tego święta Sukot i ze spotkania z Jezusem musimy się nauczyć tych właśnie dwóch rzeczy, czerpania z tego, co historyczne, materialne i z tego, co duchowe, co Jezus nam daje. A On chce dziś dać nam bardzo wiele i mówi później już w Księdze Apokalipsy, że od tej pory nie my będziemy budowali szałasy, ale to On ten szałas wybuduje. A zasiadając na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć i nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wody życia. To Bóg rozciągnie namiot nad nami. To Bóg nas zabezpieczy, to Bóg nas ochroni. To Bóg będzie tym, który będzie nas poił i który będzie nas karmił. I to napisane jest w księdze proroka Jana, w Apokalipsie świętego Jana, w objawieniu świętego Jana. Moi drodzy, Ezechiel, Izajasz, Jezus, objawienie świętego Jana. Całość, która łączy się przez różne księgi dotycząca właśnie
tego proroctwa i tego wyznania, którym Jezus przed nami staje. I On dziś też mówi, dam wam wodę życia. Jaką da nam wodę życia? Jaką wodę życia możemy potrzebować przed dzień zesłania Ducha Świętego? No właśnie, i znowu, nawet używamy tego słowa, wylanie Ducha Świętego. Czyli kojarzy nam się to z wodą. Ma być tego Ducha tak dużo, który nas zaleje, ale nie zatopi, wręcz odwrotnie, na powierzchnię nas wypchnie, po to, abyśmy mogli żeglować w naszym życiu z Jego siłą i z Jego mocą. No to co, pójdziemy dziś za Jezusem i posłuchamy Jego zawołania? Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Chcemy tego? Pragniemy tego? Czy też przeżyliśmy dziś tylko pewien religijny akt, pewien rytuał nabożeństwa, nic z niego nie biorąc? To zależy od tego, jak się dziś nastawiliśmy i jak bardzo to słowo poprzez działanie Ducha Świętego ma na nas wpływ. Jeśli chcecie, aby strumienie wody żywej z nas wszystkich popłynęły, z nas jako Kościoła, i abyśmy byli dobrym świadectwem Jezusa Chrystusa, który nas zaopatruje, który o nas się troszczy, to pomódźcie się razem ze mną. Amen. Panie, dziś na głos Twojego zawołania przyszliśmy do tej świątyni, aby słuchać Twojego słowa. A Ty dziś stajesz przed nami i mówisz, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, głodni, wypaleni, smutni, którym czegoś brakuje, którzy nie potrafią poradzić sobie z wieloma sprawami, które nawarstwiły się gdzieś w ich życiu, którzy nie potrafią rozwiązać zagadek, które życie przed nimi postawiło. Pójdźcie do mnie, bo żeby cokolwiek zrobić, musicie być posileni, musicie mieć siłę, musicie mieć energię do działania. Pójdźcie do mnie, a ja wam dam pić ze źródła wody życia. Ja was nakarmię i ja będę wam przewodnikiem, światłością, abyście już więcej nie mieszkali w namiotach, które sami budujecie na tej ziemi, ale abyście zamieszkali w tym namiocie, który Bóg rozłożył nad waszymi głowami. On wam będzie w tym namiocie usługiwał jako święty, jako ten, który daje zaopatrzenie, który poi, który karmi, który dba, aby nikomu nic złego się nie stało. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za tą ofertę, którą ponawiasz każdego dnia dla nas. Chcemy Cię prosić, aby słowa tej oferty, którą dajesz, słowa Twojego zawołania do wspólnoty życia w Kościele, do obfitowania w tej wspólnocie, nie przeżywania tylko rytuałów religijnych, ale duchowej społeczności z Tobą. Chcemy Cię prosić, aby stało się to udziałem wszystkich. Pozwól nam, Panie, czytać Twoje słowo, czytać to, co chcesz nam przekazać wielopłaszczyznowo. Pozwól nam czerpać dla wielu dziedzin naszego życia, ale przede wszystkim dla naszej duchowości z tego źródła niewysychającego, którym jesteś Ty. Dziękujemy Ci za to dotychczasowe zaopatrzenie, za to, że dbałeś o nas, że nas prowadzisz, że nas ciągle przeprowadzasz do ziemi obiecanej, którą dla nas przygotowałeś. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy się zgubili, nie pozwól, abyśmy się oddalili, nie pozwól, abyśmy zeszli na złą drogę wiodącą w zupełnie innym kierunku. Prosimy Cię, Panie, o wylanie Ducha Świętego na cały Twój Kościół, na wszystkich wierzących i niewierzących. Prosimy Cię o odnowę dla naszego narodu. Prosimy Cię o to, aby Twoje błogosławieństwo od nas nie odstąpiło. Abyśmy mieli wystarczające ilości chleba i wody, abyśmy mogli budować przyszłość dla tych pokoleń, które jako dar zostaną nam dane. Wysłuchaj nas, Panie, i przyjmij nasze dziękczynienie. Amen.
Moi drodzy, chcę was zaprosić na święto zesłania Ducha Świętego, to już przyszłą niedzielę. W sumie święta zesłania Ducha Świętego, bo w niedzielę i w poniedziałek będziemy mieli nabożeństwa. W niedzielę o godzinie 9:30 wracamy już do rytmu jednego nabożeństwa, po to, aby nas tutaj w tej świątyni mogło być więcej. W drugie święto będzie złożony przez naszych tegorocznych konfirmantów egzamin, nabożeństwo w poniedziałek o godzinie 17:00. Moi drodzy, dziękuję wszystkim tym, którzy hojnie składają swoje ofiary na różne potrzeby, które ogłaszamy. Dziękuję wszystkim tym, którzy już złożyli swoje ofiary na bratnią pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Dziękuję wszystkim tym, którzy regularnie opłacają swoją składkę i wpłacają ofiary, kolekty, jeśli nie mogą być w kościele, za waszą ofiarność, za wasze zaangażowanie, ale też i za waszą odpowiedzialność za to, co musimy tutaj utrzymać. Składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać. I jak zwykle proszę o jeszcze. Lekcje religii w nadchodzącym tygodniu odbywać się będą jeszcze na platformie Zoom, natomiast mam wielką radość i możliwość ogłoszenia tego, że w najbliższy piątek o godzinie 18:00 odbędzie się po bardzo długiej przerwie spotkanie młodzieżowe, na które zapraszam młodzież. Bardzo proszę rodziców, dziadków, ciocie, wujków, przekażcie to naszej młodzieży, jeśli nas nie słuchają, aby na to spotkanie przybyli. Tyle ogłoszeń. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc, myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Usłyszymy słowa Jezusa, który zaprosi nas do społeczności Jego stołu, której będzie chciał nas posilić i wzmocnić do tego, abyśmy z nową siłą, z nowymi energiami mogli wyruszyć w nasze życie. Ale zanim to nastanie, zanim będziemy mogli zjednoczyć się przy tym stole, chcemy wyznać nasze grzechy, nasze przewinienia, wszystko to, co nas oddala od Boga. Uczyńmy to w słowach modlitwy spowiedniej. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze,
Ja biedny, nędzny i grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłości. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Amen. Bóg usłyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga Wszechmogącego pytam się każdej i każdego z Was, czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli jest tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli wierzysz, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę. Jak żałujesz, jak wierzysz, jak też pragniesz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wam pokutującym łaskę Boga, a z rozkazu Chrystusa odpuszczam grzechy wasze, a czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław, duszo moja Panu, a wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Pokój Pański niechaj spocznie na nas. Amen. Pan niech będzie z wami. Wznieście swe serca. Znosimy je do Pana. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Słuszno to jest, sprawiedliwo jest rzeczą. Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty Panie Wszechmogący, Ojcze wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego jesteś nam łaskawy, odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. Dlatego i my wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały. Święty, święty, święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego. Tak zaprawdę święty jesteś, Panie nasz i Boże, źródło naszego życia. Poświęć przeto mocą Ducha Świętego te dary oraz nasze serca. Obdarz, Panie, nas żywą wiarą, abyśmy w tych oto darach Twoich mogli spożyć prawdziwe ciało i krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć krzyżową. Wysłuchaj nas, Ojcze, bo oczekujemy na przyjście Twojego Syna zarówno teraz do naszych serc, ale też i w dniu ostatecznym w chwale. A z całym Kościołem Twoim świętym prosimy: przyjdź szybko, Panie. Przyjdź, Panie Jezu.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Oto już wszystko zostało dla nas przygotowane. Chodźcie, zobaczcie i skosztujcie, jak dobrym i wiernym jest nasz Pan. Błogosławieni są ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Zapraszam, abyśmy przystępowali przy ołtarzu. Po 6 osób za każdym razem, jeśli jest rodzina, może wtedy więcej osób przystąpić. Zapraszam. Pokój Pański niechaj będzie z wami. Amen. Posileni i tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem i w pokoju. Pan będzie z wami teraz i na wieki wieków. Amen. Tak posileni i tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem w pokoju. Szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. Amen.
pokój Pański niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Tak posileni, tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem i w pokoju Pan będzie z wami, teraz i na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niechaj będzie z wami. Amen. Posileni, tak pokrzepieni prawdziwymi i zbawiennymi darami, ciałem, krwią Jezusa Chrystusa, idźcie z Bogiem w pokoju, szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Módlmy się. Dobry nasz Panie i Boże, w Twojej miłości posiliłeś nasze wątłe ciała sakramentem ciała i krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, po to, abyśmy obfitowali, abyśmy mieli siły, ale też abyśmy przybliżyli się poprzez tajemnicę tego sakramentu do Ciebie. Dziękujemy Ci za posilenie i prosimy, abyś w mocy Twego Ducha Świętego, którego racz nas wylać, prowadził nas i błogosławił nam. Amen. Amen. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. 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 Niech strzeże nas Bóg w opiece ma Bóg, po drogach naszych prowadzi. Bądź wodą daj chleb w pustynne dnie, błogosław nas już na co dzień. Bądź wodą daj chleb w pustynne dnie, błogosław nas już na co dzień. Niech strzeże nas Bóg, w opiece nas Bóg, jest z nami w naszych cierpieniach. Niech ciepło i blask śle Twoja twarz, złe czasy na dobre zmieniaj.
niech ciepło i blask śle Twoja twarz, złe czasy na dobre zmieniaj. Niech strzeże nas Bóg, w opiece ma Bóg, tak zło nas już nie naruszy. Bądź siłą daj moc, by pokój rósł, byś zbawił już nasze dusze. Bądź siłą daj moc, by pokój rósł, byś zbawił już nasze dusze. Niech strzeże nas Bóg, w opiece ma Bóg, jest z nami na naszych drogach. Duch Święty niech da, co wiecznie trwa, zaśpiewaj na chwałę Boga. Duch Święty niech da, co wiecznie trwa, zaśpiewaj na chwałę Boga.